Wieżowiec Rondo 1 w Warszawie to zdecydowanie jeden z moich ulubionych drapaczy chmur. Może nie jest rekordowo wysoki, bo ma 159 metrów do dachu i 192 metry do końca masztu, który na tym dachu stoi, ale jest bardzo ciekawy i moim zdaniem ma w sobie to coś. Warto mu się przyjrzeć bliżej. Rondo 1 to tak naprawdę dwa budynki. 10-piętrowy, w którym jest parking i lokale usługowe oraz 40-piętrowa biurowa wieża. 103 tysiące metrów kwadratowych powierzchni całkowitej kryje się za elewacją ze szkła, w której jest mnóstwo ciekawych detali. Na przykład garaż jest obudowany szklanymi żaluzjami. W różnych miejscach pojawiają się metalowe siatki, część systemu wentylacji. Wejścia są wyraźnie widoczne. Każde piętro jest zaznaczone metalowym paskiem na elewacji, a mocne, pionowe linie ciągną nasz wzrok ku górze. To, co sprawia, że ten budynek jest wyjątkowy na tle innych wieżowców, to sposób rozwiązania wind. Zwykle wind w wieżowcach jest wiele. Są grupami przypisane do konkretnych pięter i stoją w środku budynku, otoczone powierzchnią biurową. W Rondo 1 wystawiono je na zewnątrz. Stworzyły osobną, schodkową wieżę, która sprawia, że bryła wieżowca jest rzeźbiarska i dynamiczna. Żelbetowe ściany konstrukcyjne wieży wind obłożono metalowymi panelami, które kontrastują z przeszkleniem biur. Ale ta rzeźbiarska, tektoniczna bryła to nie jedyny efekt wystawienia wind na zewnątrz budynku. W tym wieżowcu rozwiązania architektoniczne idą bowiem w parze z funkcjonalnością. No bo skoro windy nie zajmują środka każdego piętra, to znaczy, że najemcy mają do dyspozycji prawie całą powierzchnię użytkową każdego z nich, to znaczy około 1,5 tysiąca metrów kwadratowych. To jest trochę tak, jakby ktoś ustawił 40 piłkarskich orlików jeden na drugim i zamiast bramek wstawił biurka. Jak wielka jest ta przestrzeń, zobaczymy w środku. Chodźmy. Za każdym razem, kiedy tu jestem, to miejsce robi na mnie wrażenie, bo ten hol jest po prostu ogromny. Zajmuje całą szerokość budynku, w najwyższym miejscu ma 4 piętra wysokości i ta przestrzeń jest tak wielka i tak jasna, że trudno uwierzyć, że nad nami jest jeszcze kilkadziesiąt żelbetowych stropów. Zwykle w wieżowcach wielkość holu jest ograniczona przez to, że w środku rzutu, czyli tam, stoją windy, które zajmują mnóstwo miejsca i najwięcej jest ich właśnie na parterze. Tutaj tego problemu nie było. W reprezentacyjnych przestrzeniach dużych budynków, czyli na przykład w holu, czasami projektuje się jakiś atrakcyjny wizualnie akcent. Może to być na przykład fontanna albo jakaś duża, ruchoma rzeźba. Tutaj to windy zostały potraktowane jako coś, co ma przykuwać naszą uwagę. Nie są zamknięte w szczelnych, żelbetowych szybach, ale przeszklone, to przez nie wpada do środka światło i można obserwować ich ruch. Ich czysto techniczne elementy, przeciwwagi, prowadnice, liny, przewody, zostały potraktowane jak ornament. I to jest właśnie estetyka high-tech. Metaliczna doskonałość. Budynek ma być niczym maszyna, skomplikowany mechanizm, którego wszystkie tryby doskonale do siebie pasują. No to zobaczmy, czy ten mechanizm jest dobrze naoliwiony. Przejedźmy się jedną z tych wind. Wieża wind nie styka się bezpośrednio z główną bryłą budynku, ale jest od niej trochę odsunięta. Dzięki temu jest tutaj ciekawy efekt. Dojechałem na 36 piętro i dopiero takim szklanym pomostem wchodzę do budynku. Tutaj
ta przestrzeń to jest po prostu taki mały korytarzyk, ale w innych miejscach budynku zaaranżowano przeszklone, wielopiętrowe atria, najeżone wręcz high-techowskimi detalami. Rondo 1 skończył w tym roku 10 lat, jednak moim zdaniem przez ten czas nie zestarzał się ani trochę. Jak to możliwe? Myślę, że to zasługa tego, że ten budynek jest efektowny, a nie efekciarski, że nie ma w nim taniego blichtru, wielkich ekranów LED-owych czy chromowanych kolumn. Za to są eleganckie i porządne rozwiązania architektoniczne i techniczne. Ten mocny, silny pomysł na bryłę, który sprawił, że ten budynek jest dynamiczny i rzeźbiarski, jednocześnie pozwolił na efektywne i racjonalne wykorzystanie wszystkich pięter. Dlatego ten budynek jest sukcesem architektonicznym, bo jest pięknym drapaczem chmur, i biznesowym, ponieważ ten biurowiec jest wynajęty w 97%. Rondo 1 udowadnia, że można zbudować budynek nowoczesny, ale taki, którego nowoczesność będzie ponadczasowa. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknij poniżej, aby zobaczyć film o tym, jak rozwiązuje się problem wind w takich wieżowcach jak Rondo 1, i kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał. Do zobaczenia!